Okej. Okay. Więc witam Państwa bez oszukaństwa, ja jestem... WatchDuch566. Witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2 i wreszcie mi tak nie ścina, bo jadę na nowym kompie. Muszę sobie na nowo przypomnieć sterowanie, bo no... Na razie jest tak... do dupy. I ostatnim razem skończyłem odcinek na tym, że zabiliśmy tego Wierego, który tam w ogóle z Templariuszami współpracował i tak dalej. I teraz mam tutaj jakiś kartek poszukać, niestety już jedno zebrałem z tamtego nagrania i się to zapisało, więc no. Zostały nam trzy, ale z drugiej strony będziemy mogli szybciej przejść do takiej ogólnej akcji dalej. Więc o tyle dobrze. W ogóle czemu tak jak się dziwnie? On ma, ale on ma dziwnie ramiona. Moment. A nie, dobra. Wszystko miałem pod tabem przecież. Aha, i reszta po prostu trzeba zebrać sobie. Okej. Okay. No spokojnie sobie zbierzemy. Bo nie wiecie co? Tam gdzie jest najbliżej. Na razie najbliżej jest tak, no w sumie tutaj. Okej. Jeżeli chodzi o plan odcinkowy teraz, no jak już to nagrywam, no to jest dawno premiera MCW14. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jak coś to możecie tam zajrzeć jeszcze. Potem jeszcze, nie wiem, myślę, że 2 godzinki tak nagram tego Assassin's Creed, a będzie akurat 4 odcinki. Albo trochę mniej, zależy jak to zmontuję. Dobra, gdzie jest to kolejna strona? Fizjologiczna. Fizjologiczna. O, tu jest. Bum. No, ja teraz jak tu się... No właśnie, w tym... A nie, dobra, shiftem. Bo w tym Assassin's Creed 2 właśnie... Po co mieć normalny... Nie, chyba w każdym Assassin's Creed tak jest prawie, że... Nie wiem, jak jest oczywiście w tych najnowszych, no bo no... Procka mam nowego, ale grafikę nadal 750 Ti lecę, więc no. Dobra, lecimy dalej. Że zawsze jak właśnie jest pokazane to sterowanie, to są te dziwne znaczki. Potem tak grasz i nie ogarniesz, co się rozchodzi. Co jest? Ej, naprawdę coś mi się zjebało z tym Ezio. O, teraz jest to lepiej. Nie wiem, może dlatego, że niepotrzebnie tego shifta trzymam. O Jezu, sorry. Moment, a jakbym właśnie... Z tym już shiftem coś... Nie. Dobra, no to bez shifta tam tyle to mi wystarczy. A nie, bo ze spacją chyba ogólnie taki tryb parkurowaty jest czy coś. Spoko. A i ogólnie mam nowe ustawienia mikrofonu, co można też było usłyszeć w 14 odcinku, że tam jak niektóre rzeczy dogrywałem, no to no najpierw było to, co do tej pory miałem ustawienia, ale jak pojawił się na X-comie poradnik do Reapera, no to tam o jakieś kurde radiowe głosy, czy coś tam. Teraz można to usłyszeć właśnie. Jeszcze fajnie by było, jakbym zrobił ten efekt, że jak ja mówię, to wtedy dźwięki w grze automatycznie się wyciszają, ale ja i tak na tyle zawsze ściszam sobie grę, żeby właśnie było mnie dobrze słychać. Więc na razie tego nie potrzebuję, no ale oczywiście może kiedyś bym się nauczył tego. Bo tam niby jest taka aplikacja, ale jeszcze da się gdzieś w Audacity zmontować pod kątem dźwięku właśnie takie rzeczy, ale no ja dźwięk nagrywam od razu z obrazem, więc jakby średnio by wychodziło, chociaż a właśnie jest taki program, co na bieżąco ten dźwięk sobie wycisza w grze, żeby właśnie było lepiej komentatora słuchać.
A, i póki co mam neta ogarniętego, ale nie wiem kiedy te wszystkie odcinki, co mam na razie w zapasie, łącznie z tym Assassin's Creedem, jak nagram, będzie, no bo no, net. O nie, ja mam tu tak skakać, a nie mogę jakoś skok wiary zrobić. Nie ma tu sianka czy coś, albo... zawisnąć jakoś? No dobra, ewentualnie mogę wyjść tak. Jak jest jakaś brama? O, tu mogę skok wiary rąbnąć. A nie, jak trzymam spację, to i tak na to samo wychodzi z tym bieganiem. Okej. Serio, nie ma tu jakiegoś siana? No bo bym sobie zeskoczył. Chociaż... to i tak czasami jak się zeskakuje i nawet jak się ma 0 HP, to się automatycznie regeneruje, więc... a, tylko połowa. Dobra. No i mam nadzieję, że chociaż do połowy gry dojdę, no bo... Assassin's Creed 2, z którego jest roku 2010? No a wtedy gry jeszcze nie były aż takie długie, więc... czekajcie, wszelka interakcja z Shiftem? Jasne. To jest wzrok orła. Tu w ogóle na konia mogę wsiąść i wyrąbane jajce. Fajnie tak sobie koniem zapierniczać. Nie! Idź pan, dobra. No i co jest, nie mogę tego otworzyć? Łapanie może. Moment, pod Q miałem całe bronie swoje. W ogóle mam jakieś... tu apteczka, tutaj ostrze, tutaj miecz standardowy. Tutaj... a, to jest sztylet, okej. Okay. Nie, ja tam trzy miecze, tam. Na razie schowaj pan. Może wiecie co, chyba sobie ogólnie znowu przypomnę sterowanie w pieprzonym Assassin's Creedzie, nie? Okej, tak mogę zmieniać bronię. Sterowanie w Assassin's Creedzie. No dajcie mi wejść. Moment, chyba że gdzieś z tyłu. Dobra, nie było pytania. Okej, nie było pytania. W ogóle zmarnowałem sobie apteczkę, prawda? No dobra. Przynajmniej znam takie skróty. Synchronizowany i mamy prosta. Sprawdź co u Klaudii. Klaudia to nasza siostra, o ile dobrze kojarzę. Mogę się tu wepsnąć do... wiecie co? Aha, teraz mam iść naokoło. Spoko! Mega skoki asasynowe. O, tu jeszcze coś jest. O, skrzynka. Z hajsem. Właśnie, bym sobie kupił jakieś rzeczy. Ej, no, no. Okej. W ogóle ten Ezio, jak rusza tą ręką, to takie jak faceci w czerni, takie... nic tu nie widziałem. Spierdzielaj.
Okej. Właśnie, medyk. Medyk. U góry medyk. Bo po co normalnie gdzieś na dole, nie? Dajmy człowieka u góry. A nie, tu jest medyk. Okej. Dobra, i tak mam hajsu w ciul. O, właśnie do kowala. Panie! Zbroja, co ty masz dla mnie? Aha. Dobra, bo to są te domyślne. Nie, czekaj. Panie. Spoko. Out of pocket, miseri. What a shame. Czemu ja escape cię nie klikam? Dobra, uzbrojenie. Tutaj jakiś miecz. Miecze są. Młotek. No, jakbym miał trochę więcej hajsu. Mała broń. Aha, nóż kuchenny, przecinek i puginał, czyli ten domyślny sztylet, okej, okay, i amunicja, noże. I po prostu muszę najpierw zarobić, spoko. O ile tu dobrze kojarzę, dało się kraść ludzi. Tylko nie wiem, czy gdzie się to trzymało, chyba pod E. Nie. Chyba do Litwenta ukraść. Dało się kraść ludzi. Dajcie mi okraść ludzi. Aż zobaczę w sterowaniu, gdzie się kradnie ludzi. Nawet ja z tego poradnik u baby. Nie? Lekarstwo, ostrze, pięści, broń, bla. Co? Widok z pierwszej osoby? Nani? To tylko tak. Ewentualnie do celowania. Dobra. Teraz mogę tam iść coś tak. Aha, tu jakaś znajdźka. Dobra, zobaczmy dalej. Jak już znalazłem znajdźkę, to gdzieś druga, chyba że... Nie. A nie, tam jest druga. Easy. I trzecia. A nie, Diana i Apollo, to tak nie działa. Ja już mnie nerwa. Chyba, że to ogólnie jakieś figurki, które można gdzieś znaleźć w grze, ale no. Ja się przestawię na trochę. Dobra, wujku, Mario! A nie, najpierw do Klary. Salute, Claudia! Claudi. Our uncle is un mostro! This is outrageous! What's happened? He's making me work! If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money.
O, jakaś ekonomia, można zrobić ekonomię. No ciekawe, ciekawe. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Dio. O matko bosko, ekonomia. No, w Assassin's Creed jebanym, no dobra. Renowacje. Łącznie. Odblokowane 1%. Skrzynia. Już pieniędzy, nie ma pieniędzy. Nie wiem, to jest jakieś coś. A, że tutaj do skrzyni. Salute, Claudia. You here to look at the book? Aha. Co ja mam teraz z tym zrobić? Rzeczy, o. Buongiorno. Is there something wrong? Ser Mario hired me to deal with this mess. But I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio. Am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Ser Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. No. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. No to zajebiście, ale no, ale się nic nie mogę zrobić. O! Tutaj mogę zrobić nagle. Z dupy. No dobra. No to możemy coś ulepszyć sobie, nie wiem. Kurde, ale drogi burdel. Kościół, koszary. Cech złodziei, studnia, matko bosko. No dobra. Bank Kowal. Krawiec. Burdel. No to weźmy na razie marszant. No bo do banku. No to renowacja. To jest za 1500? A to nie. Obrazy wpierw. Dobra. Tyle. Dzięki. O, wartość zwiększa. Architekt umożliwia renowację budynków. A, czyli jak chce coś tutaj ulepszyć, no to do architekta. Spoko. I teraz do skrzynki. O. Dobra, zaraz idę do Mario, tylko o. Już mogę coś zabrać. Skrzynia? Nie, chyba nic. Presto, Ezio. I tak będę się tym nie mało zajmował. Dobra. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Dom, dom, dom. Secret przejście. Tup, 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 tup. Moment, sobie przystawię trochę mikro, żeby... Muszę tak sięgać głową. Okej, teraz powinno być lepiej. Co? Ja będę pierwszy. Hehe. Pam.
Mario szybciej. This is the sanctuary. It was built by my... O, mogę się kręcić. And protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. I tyle. Posąg Dariusza. Posąg Quangala. Posąg Veil. Posąg Amaunet. O, takie zapowiedzenie Origins. Iltani. Leonius. Leonius, kurde, z tego, z Odyssey. Zakratone, że... Sześć znaków. Ale ciul, na razie po prostu można sobie posogi poprzeglądać. A to mam jakiegoś questa. Dobra. Lecim dalej, a nie tam, bo... Kurde, 26 video ta... ciula zrobiona. Cokolwiek.